wyprawa do Indii jest organizowana zupełnie inaczej. Będzie jeszcze bardziej szalona. Także Indii nie ma. Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. Nie ma Indii, ale też jest zajebiście. Indie będą na początku przyszłego roku. Na razie plany się trochę zmieniły i jest Portugalia. Ale żeby trip nie był taki, przeleciał i usiadł na dupie i tam krąży w okolicach, tym razem samochodem. No i to będzie relacja z tego, jak sobie podróżuję. Przez Niemcy przejechałem nudząc się, ale bez większych problemów. Śpiewałem. Krzyczałem i różne inne rzeczy. Problem zaczął się we Francji, kiedy chciałem wjechać na drogi nacjonalne, takie krajowe, i niestety nie pomyślałem o tym, że w nocy to nie będzie widokowa jazda. Ona ma być widokowa, chcę pozwiedzać, ale nie w nocy. I jeżeli wbiłem drogi takie różnej kategorii, byle było krócej, to jechałem w nocy w górach. Do takiego stopnia po francuskich górach jechałem, że kompletnie praktycznie kończyły się drogi. Liście, ciemno, smutno, nudno. Od 15 minut nie ma żadnego domu, niczego. Gdyby mi się tutaj wyłączyła nawigacja, cokolwiek by się stało, to po prostu nie wiem, gdzie jestem. Skały, droga, góry, las, ciemno. Chwilę później internet zdechł. Godzina jazdy po górach. Po prostu kompletnie nie wiedziałem, jak się stamtąd wydostać. Odzyskałem jakoś internet i byle jakimi drogami dojechałem. Tak było wczoraj, a dzisiaj od rana? Właśnie po wielu, wielu godzinach jazdy, dzień, noc, znowu dzień, dotarłem tu, gdzie chciałem być. Przejeżdżam granicę Francji z Szwajcarią. Za mną piękne góry, a ja jestem w Szwajcarii. Tylko że za mną jest Francja, ale do Szwajcarii przyjechałem odświeżyć sobie Genewę, ale przede wszystkim z tego powodu. CERN, Ośrodek Badań Naukowych. Tutaj to, czego nie wiemy, przeradza się w to, co wiemy. To, czego nie rozumiemy, próbujemy zrozumieć. Najpierw jest teoria, jeszcze nie ma praktyki, tak działa nowoczesna fizyka. Zanim zobaczymy to w eksperymentach, najpierw musi być absurdalny pomysł, który stworzy teorię. Teorie większość lądują w koszu. Te teorie nie wylądowały. Te teorie wylądowały w wielkim zderzaczu hadronów. Okej, wchodzimy do świata mikrokosmosu. I odwijamy się. Chodźmy. Dobra, w telegraficznym skrócie. To jest piękny plan. Zdaje się około 40-kilometrowego tunelu, a w zasadzie plątaniny tunelów po okręgu, w których przyspiesza się pojedyncze protony do tego, żeby w pewnym momencie, gdzie są komory, w których bada się ich zderzenie, to najpierw trzeba je przyspieszyć do prędkości zbliżonej prędkości światła. Najpierw jedzie mały okrąg, później wpada na duży okrąg, później zapiernicza duży okrąg, gdzie jest ta prędkość uzyskiwana, bliska prędkości światła. No jednak to jest masa i nie da się prędkości światła nadać temu, ale z prędkością bliską prędkości światła w pewnym momencie się to zderzają ze sobą się te dwa protony. No i dziś już wiemy, że rozpadają się na mniejsze części. Protony się rozpadają na bozony, leptony, kwarki. Także to jest to miejsce, w którym dzieje się magia. Jeżeli chodzi o fizykę kwantową, to w sumie jestem gamoń. To, że od jakiegoś czasu się tym interesuje, nic nie zmienia. Tu nic nie jest intuicyjne. Tu trzeba porzucić swoje normalne myślenie, bo się to w głowie nie zmieści. To jest dlatego tak to lubię. Zakładam, że siła chociażby myśli. No i teraz tak, przechodzę z tego wątku takiego, który zawsze próbuję łączyć naukę z odrobiną jakiejś empirii, własnego doświadczenia, z jakimiś innymi przypuszczeniami, myślami. Dzisiaj fizyka jest
najpierw teorią, a później przez wiele, wiele lat może nigdy nie być praktyką. Fizyka wyprzedziła matematykę o jakieś kilkadziesiąt lat. Kiedyś dla zadań matematycznych, dla rozwiązań fizycznych były gotowe zadania matematyczne. Dzisiaj na pewne rzeczy, które bada fizyka, na teorie, które bada, matematyka jeszcze nie jest w ogóle przygotowana. Lubię to z jednego powodu. Bo to jest trochę takie rzeczy, sam staram się czasami robić w takim mikroogródku moim, w którym rzeczy niezrozumiałe zakładam, że się dzieją. Jedną z takich rzeczy jest moim zdaniem siła, energia myślenia, która jest energią sprawczą. Ostatnio czytam Transurfing rzeczywistości Vadima Zelanda. Polecam wam, zobaczcie, jest mnóstwo fajnych rzeczy, które są na dzień dzisiejszy tylko teorią, tak nieprawdopodobną, że nie chce się tego w ogóle przyjąć. Ale tutaj mamy najlepszych naukowców na świecie, którzy takie właśnie nieprawdopodobne teorie badają w swoim zakresie, z innej dziedziny. Natomiast to tylko pokazuje jedną rzecz. Nie porzucajmy tego, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Badajmy i spróbujmy to zrozumieć. Nawet jeśli to jest niezgodne z naszą logiką, z naszą wiedzą, a może po prostu się dzieje. Nie przypomina wam to trochę pewnych schematów, które robimy czasami poszcząc? Nie wszyscy jeszcze wszystko wiedzą. Nikt tego nie chce dotykać, bo za dużo jest tam dziwnych rzeczy. Tutaj dzieją się tak dziwne rzeczy, że to, co my robimy, to jest pikuś. Znalazłem jeszcze krótką chwilę na wycieczkę rowerową po Genewie. Byłem tu dawno, dawno, dawno. No i chcę sobie to odświeżyć. I jest pięknie. Pamiętam, że Genewa zaskoczyła mnie, kiedy byłem tutaj dawno, dawno temu, że to, co zobaczyłem, to był na tych pięknych drogach wkoło jeziora gościa, który do pracy w garniturze jedzie na rolkach. To było 20 lat temu. No i tak wygląda krótka wizyta w Genewie, a teraz już spadam dalej, bo jeszcze 2000 ponad kilometrów przede mną przez najbliższe dwa dni.